Trzeciotegoroczna runda już jest tuż przed nami. Zaczynamy transmisję prosto z Chin. Witam Was z toru Shanghai. Zobaczymy dzisiaj, jak się krosy zaprezentują na takiej pętli. No i też tutaj dużo znaków zaczyna się pojawiać z chmur. Zobaczymy, jak też pogoda nam tutaj spłada figla. Pętla niewątpliwie ciekawa. 200 FDRS, oczywiście najdłuższa prosta w całym kalendarzu. No, dość urokliwy tor. Debiutował w 2004 roku, z tego co pamiętam. Też widzieliśmy, jak właśnie padok na wodzie ustawiony, ale już jedziemy. Zobaczymy, jak ten tor wygląda. Pierwszy i drugi zakręt, bardzo charakterystyczny długi zakręt. Przechodzimy do trójki. W dół zjeżdżamy, kolejne szybkie zakręty, za chwilę dojedziemy do hamowania w dół, można nieco tutaj zablokować koło. Zakręt numer 6, już pokonujemy go i przechodzimy do bardzo płynnej, bardzo ciekawej sekwencji toru w drugim sektorze. Pierwszy długi, nieco wolniejszy w prawo. I jeszcze jeden, tym razem w lewo, już jeszcze wolniejszy. No i przechodzimy szybko dziesiątką do 11 zakrętu, gdzie Lewis Hamilton na treningu się obracał. Bardzo ważne tutaj wyjście z 12 na długą prostą. Mamy tutaj taki ślimakowy zakręt. Już wychodzimy i tutaj, gdzie Mark Webber wpruwał w swoim czasie. No i jedziemy tutaj najdłuższą prostą, jedziemy z prędkością około 330 km na godzinę. Średni tutaj docisk potrzebny, aby osiągnąć taką prędkość. Oczywiście strefa DRS też pomaga. Ciasne zahamowanie, nawrót do 14. No i został nam ostatni zakręt 90-stopniowy, 16 i wyjście na prostą startową. I tak to się prezentuje. A jak będzie, to się zaraz przekonamy. Już jesteśmy na torze. Może tego nie widać, ale troszkę nam kropi deszcz. No, widzimy tutaj jakieś właśnie chmurki. Ale może to są przelotne opady. Nie wiem, ciężko mi powiedzieć. Widziałem, znaczy słyszałem na transmisji z WEC, że trochę ten mikrofon mi lubi trzeszczeć, znaczy no jakoś tak źle zbiera te dźwięki, więc nie będę jakoś kombinował, żeby nie mówić jakby bezpośrednio do niego. No a ja zobaczę, czy coś tutaj, aha, tylko że jak ruszę, to no właśnie już ustawimy, żeby kogoś widzieć. O, mamy Krystian Sikorski. Sikor. Z tego co widziałem, trzeci czas jak na razie w hotlapowni, więc całkiem dobrze tutaj kierowca zaobera. No, zobaczcie, jak tutaj całkiem się nieźle to prezentuje. W deszczu, jak tutaj jakieś refleksy mamy na torze. No, oj, to jednak Sikor nam zrobił 360 stopni. No, widzimy pełne duszówki, więc wody na torze jest sporo. A ja tutaj spróbuję zobaczyć, czy czat widać, czy nie widać. Też spróbuję zobaczyć, ile was jest teraz. O, tutaj będę miał najlepszy podgląd. O, tu widzę Grzesiek też gdzieś na poboczu. Szósty zakręt.
Już przełącza. A już, jak wyjeżdża to. Widzę, że na tym spiku jest Nat, Sikor. No i w McLarenie, o Colin Speed i Wangry, więc to widzę McLaren ostro. Ostro tu działa, na kanale pewnie jeszcze jakieś drobne poprawki. Myślę, o tu widzimy Colin fruwa po torze. Już wam coś powiem na temat, jak tutaj przebiegały w ogóle do tej pory jazdy kierowców. Mieliśmy 13 kierowców na torze, którzy wykręcili jakiś czas pomiarowy. No tutaj w sumie dwaj kierowcy najbardziej odbiegali, no ale też nie wiadomo w jakich warunkach jeździli, bo mogły być właśnie takie jak obecnie oglądamy. No a mam tutaj na myśli Rafała Gosińskiego i kierowcę, którego nie kojarzę, czyli Just Mike. Tutaj czasy 1.47 i 1.55, więc dość mocno odbiegają od jak na razie najlepszego rezultatu w wykonaniu Kamila Łyżwy, który jako jedyny zszedł poniżej bariery 1.37. No i jedyny, który też zszedł poniżej bariery 1.38 jest Speed, czyli Paweł Hałka. 1.37.375 i to jest zaledwie 0,4 straty do Kamila, więc całkiem niewielka strata. Bo już trzeci Sikor ma dość dużą stratę, około sekundy i 0,2 straty do drugiego kierowcy. No i co to obecnie mamy 8% deszczu. Deszcz pada z intensywnością 8%. Nie wiem jak to przełożyć na jakieś miarodajne informacje, ale też mamy takie informacje, że minimalna ilość wody to 82% i maksymalna 93%, więc no to też ciężko zgadnąć, gdzie jest najmniej, bo nie jest to tak jak w R-Faktorze 1, że mieliśmy niemal za każdym razem najmniej wody na linii wyścigowej. Tutaj jest to całkiem inaczej. Tak, no widzimy jak Grzesiek też fruwa. Jak mieliśmy to w R-Faktorze 1, że dość to prymitywnie było rozwiązywane. No a tutaj mniej więcej tam gdzie się przejeżdża, tam ta woda z nitki toru znika. Widzę, Krystian jest na szybkim kółku, w drugim sektorze poprawił. Zobaczymy, ale tu hamulce rozgrzane. No i widzimy Krystian, najszybszy czas. A to teraz mi się przypomniało, jak w sesji kwalifikacyjnej tam dość zabawne były historie z tym, znaczy zabawne dla nas, dla oglądających, dość kompromitujące organizatorów z wodą, która stała tuż przy linii startu mety. A po prostu tam w takim dołku było mnóstwo wody i po prostu mimo że na całym torze tor był suchy, to gdzieś ta woda tam stała i kierowcy no, dostawali piękny aquaplaning i po prostu no, się kierowca Manora przekonał o tym, jak się po prostu można stracić panowanie nad bolidem. No a my tu mamy jeszcze jakieś 9 minut. Już obserwujemy jakiegoś kierowcę, tu jest jeden. Tu mamy drugiego, jest Juan Pareja. No,
Zobaczmy, jak sobie Hiszpan będzie radził. No jak na razie widzimy, że kiepsko. No, my jeszcze jak korzystając z tego, że mamy chwilę czasu, to może zaprezentuję infografiki. Tutaj zeszłoroczne dane z 12 kwietnia, czyli właśnie już ponad rok temu, jak tutaj wyglądały, czyli oczywiście opony miękkie i pośrednie, też tutaj dane z średnim dociskiem, no tutaj też średnim obciążeniem opon. No i strategię, średnio na 2 pit stopy. Używana miękka opona, później albo miękka, albo dwa razy pośrednia, więc tutaj różne były zabiegi strategiczne. Tu jeszcze kolejne dane. 22 okrążenia na miękkiej i 26 na pośredniej, tak mniej więcej wychodziły stinty. No i też widzimy temperatury toru, bardzo różne. Od 20 do prawie 46, no a tutaj już tegoroczne dane, 3 opony do wyboru. Też podobne temperatury, 22-46, a to z zeszłego roku, więc to jest akurat zapożyczone z tamtych. No i tutaj dobór opon, jakie mieli kierowcy na dzisiejszy wyścig, który się rozegrał. No tutaj bardzo różny był dobór opon. No i mamy, a tu już mamy powtórkę. Więc wracamy, tak to mniej więcej wyglądało. No ja dzisiaj praktycznie nie oglądałem dzisiejszego wyścigu. Akurat byłem poza domem, więc tylko znam wyniki. Widzimy, chłopaki mocno tańczą po tym zasiągniętym torze. No to jeszcze mamy sesję treningową, więc tutaj to wszystko bez większych konsekwencji. No ale już w wyścigu, czy w kwalifikacjach tak łatwo nie będzie, trzeba już większą uwagę zwrócić na to, czy się, no żeby po prostu nie przesadzić. No a ja widzę dwie osoby. Dwie osoby, które oglądają, więc witam Was. No tutaj ewentualnie udzielcie się na czacie, będę mógł wiedzieć ewentualnie, z kim się witam. No tutaj Przemka chyba nie będzie. Chyba, że mnie zaskoczy, ale na nic się na razie nie zanosi. Widzimy kolejne dwa sektory na zielono. No i to będzie w ogóle pierwszy czas pomiarowy, więc będziemy mieli jakiś oj. O, już nam wskoczył na trzecią, więc trzecie miejsce. Tu mamy kolejno. No i Colin poza torem.
No, mamy jeszcze jakieś 4 minuty do kwalifikacji, jak widać. Mamy się 5 kierowców mamy. No cóż, na razie poczekamy. Tak jak wspominałem, 13 kierowców nam się legitymowało z czasem okrążenia. No ale tutaj jeszcze może coś o ostatnich wynikach. Jak na razie klasyfikacja kierowców prezentuje się w następujący sposób. Na prowadzeniu jest kierowca Dawid Paszkowski, którego dzisiaj nie będziemy widzieli na torze. Już tam pisał o swoim problemie z fotelem wyścigowym, niestety coś tam zaszwankowało. No i na drugiej pozycji jego teammate, czyli dwa Mercedesy na czele. Sytuacja analogiczna jak w F1, czyli Kamil Łyżwa, druga pozycja, no tutaj strata, która może dzisiaj zostać przełożona na przewagę. Raczej Kamil ma dzisiaj duże szanse na zdobycie 25 punktów. No, widzimy, kolejny jest Grzesiek Kuczak, 28 punktów. I tutaj ciekawa sytuacja, zarówno Paweł, jak i Rafał po 27 punktów. Nie egzekwo są na czwartej pozycji, więc tutaj na pewno nam się ciekawa sytuacja robi. No i kolejne miejsca, szósty jest Colin McDixon. Tutaj Colin sobie życzył, znaczy no życzył sobie, żeby Nickiem tutaj go prezentować, więc tak to wygląda. Więc nie będę akurat w przypadku Colina używał imienia i nazwiska. Kolejny jest, widzimy, Maciej Krzycki, czyli kierowca McLaren Honda, teammate Speeda. Kolejny tutaj Red Bull, więc widzimy, tutaj się kierowcy przeplatają. No i dalej mamy Bernarda Szydłowskiego, tutaj już w barwach Zaubera. Ostatnio był właśnie w barwach Williamsa. Zarobił dla Williamsa 4 punkty, no i na tym tyle dla Williamsa. No i jeszcze tutaj Gruzin, czyli Ika, i jeszcze jak na razie bez punktów Sikor. A w klasyfikacji zespołowej, tak jak widzimy, Mercedes ze sporą przewagą nad skuderią Toro Rosso, która ma też sporą przewagę nad McLarenem Hondą. No i tutaj jeszcze Red Bull z w miarę dwucyfrową zdobyczą punktową. No i tutaj pozostali zespoły już tylko drobne zdobycze, no i też Sauber jak na razie z zerowym dorobkiem, ale dzisiaj to może się zmienić, bo prawdopodobnie będą obaj reprezentanci Saubera. Kar nie ma, więc nie ma o czym gadać. No i przy okazji usunąłem tła, które było powodem roszczeń ze strony Berniego i Kestona, więc Berni się dzisiaj nie może do niczego dowalić. No i na szybko grafika toru w wersji 2D z zeszłego roku oczywiście, bo na ten rok z tego co widziałem nic nie zostało przygotowanego. No i tak jak wspominałem, dwie strefy DRS. Pierwsza część toru dość techniczna. Charakterystyczny początek, czyli pierwszy, drugi i trzeci zakręt. No i później przechodzimy do drugiego sektora, który jest już taką szybszą wersją. Szybsze zakręty, gdzie potrzebny jest docisk aerodynamiczny. No i trzeci sektor, tutaj
Zaczynamy ślimakiem, ważne wyjście na najdłuższą prostą, tutaj duże znaczenie będzie miało zużycie opon, tutaj można trochę na tym stracić, a wtedy rywal się schowa w tunelu aerodynamicznym, no i później jeszcze w strefie DRS-u, no o ile będziemy mieli suche warunki oczywiście. Najdłuższa prosta, co tutaj też w warunkach deszczowych może mocno ograniczać widoczność, oczywiście pióropusz za kierowcami będzie się unosił, no i też będzie trudno tutaj znaleźć punkty do hamowań. I ciasny nawrót i później zakręt prawie 90-stopniowy i prosta startowa. A my w międzyczasie zaczynamy właśnie w tym momencie sesję kwalifikacyjną, 18 minut. Już słyszymy, że kierowcy przygotowują się do wyjazdu. O, już tutaj widzimy pierwszy kierowca. Może jeszcze pooglądajmy tor, jak on tutaj na R-faktorze 2 wygląda. O, widzimy tutaj znowu zaczyna lać. O, tu jeszcze nam się tylko oświetlenie zmienia, albo to pod wpływem kamery, nie wiem. Tu się jeszcze chyba nawet błyska. No właśnie tutaj może tak też informacja, dlaczego tutaj tak leje, jak w wyścigu nie lała. Mamy pogodę braną prosto z serwera pogodowego, więc jest jakby odzwierciedleniem obecnie panujących warunków w Chinach, w Szanghaju. No i prawdopodobnie właśnie w tym momencie w Chinach leje, dlatego też u nas leje. No, widzimy pogoda, temperatura dość niska, około 12 stopni temperatura powietrza. Nie wiem, jak to tam chłopaki brali pod uwagę, czy jest tutaj dodawana temperatura ze względu, że jedziemy o późniejszej porze. No, oczywiście w Chinach nie wiem, która teraz jest, pewnie gdzieś środek nocy jest. A my mamy coś tam dodanego. Pewnie trochę, a może i też nie. Ale mniej więcej jedno jest pewne, że warunki są te same. No, widzimy tutaj za niedługo pierwszy kierowca już rozpocznie okrążenie pomiaru, więc może przyjedźmy się z nim. Już wracamy do... Widzimy pierwszy czas sektora 28842. A jeszcze patrzę, zobaczę. 16% teraz pada deszcz, 87% wody na torze i 96% maksymalną wartość, więc jest naprawdę mocno deszczowo. Patrzmy już drugi sektor. Mamy minuta 2.565, ale ja tutaj na race timingu spróbuję zobaczyć. Już mam Sikor
nosi kolor jak na razie szybszy od Krzyśka Łuczaka. Oj, ale widzimy tutaj przestrzelił do hamowania. I widzimy wycieczka poza tor. Więc to jednak chyba jednak Krzysiek Łuczak będzie pierwszy, więc zobaczmy. A jednak Sikor pierwszy, więc pomimo tego błędu, który widzieliśmy, mimo to był szybszy, więc pewnie Grzesiek no, widzę tak, Grzesiek miał był szybszy w trzecim sektorze, więc ogólnie tutaj Sikor na tyle zyskał w pierwszym i drugim, że pomimo tego błędu był szybszy. Widzimy, Hiszpan jest już na torze. Widzimy pierwszy sektor 29.6. To nie jest na razie porywający wynik. Minuta 4-6, tutaj chyba ciut lepiej. Widzimy w nawrocie także dość szeroko. A w międzyczasie Krzysiek Łuczak bardzo się zbliżył, tylko 20 starty, zacznę kłam. Jednak trzeci czas, a to zresztą już wam zaprezentuję. Oj, to idzie ponad szeroko. Strata. Ale właśnie w tym momencie Sikor poprawił i już całe 3 sekundy przewaga nad rywalami. A spróbujemy któregoś z kierowców na szybkim kółku zauważyć. Krystian tylko 20 tysięcznych, ale właśnie widzimy też błąd. Tylko 20 tysięcznych był wolniej. Więc przenosimy się do Grześka Łuczaka, który ma 40 straty po drugim sektorze. Może gdzieś tutaj zdoła jeszcze wyskupać dodatkowe 10. No widzimy, bardzo szybki jest. 315 km na godzinę. I zobaczmy. Nie, tu jeszcze minimalnie stracił w trzecim. No a cały czas nad jest w boksie. No jeszcze niecałe 10 minut nam zostało, więc ma jeszcze czas na wyjazd. Może czeka na poprawę warunków.
Też tutaj nie wiem, jak wygląda kwestia z użyciem tych opon deszczowych. Czy nie wiem, czy one się może przegrzewają, chociaż przy takiej ilości deszczu raczej to chyba nie ma miejsca. Widzimy, żółta flaga była w czerwonym sektorze, zaraz to spróbujemy znaleźć. A, to znaczy to mi się pokazują. A, Juan. Może tu? Nie, coś się wcześniej wydarzyło, więc musiałbym to wcześniej zauważyć. Na razie dwóch kierowców mamy na torze, Grzesiek i Colin. A nad teraz nam się też wyjechał na tor. Zobaczmy, jak co u Colina. Colin na zielono to się pierwszy sektor świeci, więc może przyglądnijmy się. Ale widzimy jednak błąd. Przenieśmy się do Nada. Nad za chwilę rozpocznie swoje pierwsze okrążenie pomiarowe, więc też będziemy mogli się z nim przejechać. Zobaczyć, jak sobie w takich trudnych warunkach będzie radził. Ale jednak widzimy, decyduje się na zjazd do boksu. Jeszcze okrążenie instalacyjne. No to jeszcze tam Grzesiek został, który właśnie jest w pierwszym sektorze. Tutaj na razie Grzesiek sobie nie radzi, troszkę słabe wyniki po dwóch sektorach, trzecim raczej z poprawy, no widzimy prawie 2,5 sekundy straty. Zobaczmy, Juan na to, że jest, a to dopiero okrążenie wyjazdowe. Na
nad, widzimy też okrążenie wyjazdowe, więc po tym instalacyjnym okrążeniu ponownie jest na torze. To zobaczmy, jakie to jest w porównaniu do innych kierowców. Jest szybciej od Grześka, a wolniej od Juana Dera. Na razie tak mniej więcej gdzieś koło trzeciego miejsca. Patrzę, ale tu widzimy błąd. Za szeroko. Powiewała w trzecim sektorze żółta flaga. No i tutaj raczej nad już nie poprawi tego wyniku, ale najważniejsze, że wykonał czas w przeciwieństwie do Kolina, który dopiero teraz jakby chyba jest już na pomiarowym okrążeniu, które skończy, no ale widzimy jak szeroko. No i wyprzedził mnie. Widzimy jakieś, no i też to zobaczmy, że jest pięciu kierowców. Nie wiem, czy na wyścig pojawiał się pozostali, no bo nie wiem, gdzie się podział Speed, nie wiem, gdzie jest Kamil Wyżwa. Chicken, czyli Grzesiek, Kogut, no tutaj przypuszczam, że po prostu ostatnia aktualizacja, właśnie, no to może przez tą aktualizację R-Factora, no właśnie, bo ostatnio wyszedł R-Factor, chociaż no to niektórzy przecież kupowali, więc to nie powinno być jakiegoś większego znaczenia. No ale tutaj Grzesiek Kogut na pewno nie będzie w stanie się dzisiaj zjawić. No my to oczywiście nie promujemy piractwa, no ale z wiatrakami nie ma co walczyć. Konrad Żerwiec, ósmy czas w Hot Lapowni, no ale pewnie się nie zjawi, bo widziałem, że dwa razy pytał na forum, w jakim bolidzie ma jechać, no i nie została mu udzielona informacja, więc w sumie no, jak nie wiem, to cóż. No widzimy, Colin jest na serwerze, więc można było jakoś tutaj ewentualnie go dopytać. Wang, dziewiąty czas, też nie widzę, więc nie wiem, co się dzieje. No i nie ma
Tutaj kierowca Tadzio się zapisywał, ale też nie mam tutaj nowy kierowca, więc ciężko coś na ten temat powiedzieć. No i nie ma Rafała Głosińskiego też, tu mi ciężko coś powiedzieć na ten temat. No i to jest koniec pierwszej sesji kwalifikacyjnej. Aż tutaj kierowcy zjeżdżają do boksu. Jeżeli taka stawka nam się ma pojawić w wyścigu, to raczej tutaj wielkich emocji jakoś nie będziemy mieli. No ile jeszcze przy 10 kierowcach coś o jakiejś walce możemy mówić, ale no jeżeli mamy 5, no to w sumie tutaj troszkę w sumie to troszkę się tak mija z celem, no ale tak jak mówię, tutaj była w piątek bodaj aktualizacja R-Faktora 2 do wersji 1080, no i może tutaj to jest też jakimś powodem, dlaczego tak mało dzisiaj na osób się pojawiło. Powiedziałem jeszcze nad szaleje w boksie. No więc czekamy. Zaraz tutaj. O, chyba mamy. No, to tak, tu gdzieś było wspominane, mamy, o, gdzieś to Przemek chyba był, ale gdzieś znikł. Też widzę na czacie, pojawił się w Anglii Speed, nie wiem dlaczego chłopaków nie ma. No ale też na pewno nie możemy, w R-Faktorze 2 nie ma takiej możliwości, żeby pominąć jednej, nie da się pominąć Q1 i Q2, nawet jakby się chciało, bo wtedy nie da się awansować do dalszej sesji kwalifikacyjnej, w sensie, żeby być dopuszczonym do wyścigu jakoś tam. Nie pamiętam dokładnie, ale jakoś tak to Rafał wtedy tłumaczył na Grand Prix Australii. Więc to pozostaje nam czekać. No i patrzcie, jak sobie tutaj chłopaki w tym deszczu radzą. Może jeszcze taka mała dygresja, bo tak mało się dzieje na torze, to tutaj wspomnę, że dzisiaj zrobiłem chyba w sumie
jakieś 50 km na rowerku. Oczywiście całe szczęście pogoda dopisała, bo wczoraj lało, dzisiaj wyszło ładne słoneczko, było około 20 stopni, troszkę wiało, ale ogólnie pogoda dopisała i jak około 18 wróciłem do domu, to o równej 18:05 zaczęło padać, więc sporo mieliśmy tutaj szczęścia. Taka wyprawa rekreacyjna, każdemu polecam. Zawsze tak miło się za miasto gdzieś wyruszyć. No ale oczywiście to było wszystko kosztem niestety wyścigu F1, niestety trzeba było wcześniej się zebrać, żeby zdążyć. No to oczywiście spacerkowym tempem jechaliśmy, to jakieś różne dziadki jechały, no to nie dało się jakoś rozpędzić. No ale nie tylko dziadki jechały, więc jakoś też się dało jechać. No to w międzyczasie widzieliśmy Nat wrócił do boksu. A na pomiarowym kółku jest Krystian, więc zobaczmy. Krystian na jedynce przejeżdża te nawroty. Nie wiem jak tutaj Verfactor 2 jest, czemu kierowcy tutaj nie próbują na właśnie tych wyższych biegach przejeżdżać. Czy to stare nawyki z Verfactor 1, gdzie rzeczywiście jazda na wyższych biegach niekoniecznie miała sens. No, ale to zresztą zależy jak ten dyferencjał był ustawiony, bo ogólnie raczej Verfactor 1 próbując wykorzystać te niższe obroty niekoniecznie to było korzystne. Ale Verfactor 2 na przykład w Porsche jak jeździliśmy, już oczywiście sezon się zakończył, no to raczej łatwiej było jeździć. Ja to już nam się czas pojawił, nie wiem czy to jakieś opóźnienie mam czy co. No ale raczej na tych wyższych biegach się opłaca. No, wydaje mi się, że w F7 tym bardziej to się powinno opłacać, zwłaszcza jeszcze dodatkowo w deszczowych warunkach. No, w Porsche akurat nie dane mi było jechać w deszczu, więc nie wiem jak to wygląda. Widzimy Colin prawie 9 sekund straty. A Krystian widzimy pierwszy sektor 40 szybciej. A tutaj Europy nie odkryję, jak powiem, że w deszczu najważniejsze jest czucie się pewnym. Czuć się pewnie. O, widzę, Konrad się pojawił, ale Konrad raczej nie będzie mógł wystartować. Tak jak wspominałem, konieczna jest kwalifikacja w Q1, żeby dalej wystartować. Widzimy, Krystian minimalnie stracił w drugim sektorze. No i zobaczmy, czy Krystian poprawi. Już widzę poprawę czasu, nie wiem jak tutaj. No, nie mam raczej opóźnienia.
jednak miałem troszkę. Jeszcze chłopaki coś w międzyczasie pisali, widzę. Jednak miałem troszkę opóźnienie, więc... sorry za to. No tym razem na pewno jesteśmy na żywo, więc... zobaczmy nad drugi rezultat. Czyli dwa zaubery na czele. Ale widzimy już Juan Pereira. Drugi rezultat. No chyba chłopaki dopiero się przyzwyczajają do deszczu, bo no to też tak. Właśnie zresztą zobaczmy. Kto tutaj najbardziej brylował na treningach? Speed 141 okrążeń pomiarowych, Sikor 186, co zresztą widać. Jego rezultaty, bo on ma najszybsze okrążenie. Tutaj Red Bull 1 skraca sobie tor, ale tutaj to nie jest istotne. W Anglii 347, to tutaj już całkiem sensowny dystans pokonany przez jego kierowcę, nad 266. Więc no tutaj widać, że ta czwórka kierowców się naprawdę tutaj przygotowała na dzisiaj. No a co można pozostałych powiedzieć? No setki nie przekroczyli. Niektórzy przekroczyli 50 okrążeń. Na przykład Grzesiek Uczak, Juanader, Chicken, czyli Grzesiek Kogut, Colin 85 okrążeń pomiarowych, Konrad Żerewiec 63, Tadzie 58, no a reszta 50 okrążeń nie pokonała. Tutaj mamy wyniki 15, 28, 26. Zobaczmy czat. Na czacie nic. Jedna osoba oglądająca, więc... ta osoba, która ogląda, to akurat będzie widziała kto. No i zobaczmy, na razie widzę tutaj czasy sektorów na czerwono, więc chłopaki jakby za bardzo widocznie przesadzili na tych okrążeniach. Nad jest na torze, ale tutaj ktoś mi śmignął. Grzesiek Uczak, więc zobaczmy Grześka. Sektor świeci, więc jest poprawa. Ale widzimy błąd. Postawiło bokiem. No i już. Też widzimy, jak opony na tym ucierpiały. Troszkę tam się... Znaczy przytarł. Ale tutaj tak co inna się on się świeci, nie wiem czy to nie błąd grafiki. No zostały nam 4 minuty. A na kanale jest zarówno Colin, jak i Konrad. Halo? Yo, yo! No cześć. No Konrad, troszkę się spóźniłeś. Już mamy Q2, więc... Ja nawet nie planowałem kwalifikacji, więc... No tak, tutaj przy takiej stawce to nie ma sensu, więc... pewnie większość tak pomyślała i... Nie wiem, tutaj jak obstawiasz, czy ta aktualizacja R-Faktora spowodowała, że kilku osób nam zabraknie? A nie mam pojęcia, nawet
na stronie tam mało się pojawiło usprawiedliwień. Nie wiem, gdzie jest Kamil, Rafał i reszta ludzi. No ja tam widziałem, Manix napisał, że to nawet nie wiedziałem, że Manix jest w ogóle. Kto tam był jeszcze? Ja chyba jakieś 3 usprawiedliwienia widziałem, więc z tych 13 osób, które jeździły na serwerze, no to już tak mamy około 10, ale też 2 osób chyba nie ma zapisanych, więc mamy 8. No i... A, Ika nie jeździł w ogóle, nie wiem, był na Bahrajnie, tutaj w Chinach jakoś widać mu nie po drodze. O, widzę Grzesiek tutaj całkiem dobry czas, 8 sekund poprawił. No to naprawdę tutaj zapowiada się wynik na poziomie drugiego czasu. Ale widzimy. Ale jest błąd. Tak, szykował się czas, ale widzimy jednak. No jeszcze jedną szansę będzie miał. 2 minuty zostały, więc akurat jedno krążenie zostanie. Konrad, czytaliśmy, że tam nie możesz się dogadać z tym modem, a jak to wygląda w deszczu? Na deszczu to nawet nie zim, więc... No nie wiem, jak to wygląda w deszczu. Myślę, że jeżeli miałbym jechać na deszczu teraz w tej chwili, to może miałbym większe szanse z chłopakami. Na suchym kompletnie nie rozumiem tego moda. Czy założę opony typu medium, czy super softy? No wiadomo, troszkę na super softach lepiej trzyma się ten bolid, ale tak to jest dla mnie walka po prostu o przetrwanie. Może po prostu nie potrafię ustawić bolidu, nie wiem. Dla mnie jeździ się okropnie. No to nie, może tam trzeba Larusa troszkę coś podpytać, bo jemu całkiem tutaj dobrze idzie też tutaj Kamilowi. No nie wiem, jak tutaj chłopaki, no oczywiście tam widzieliśmy w podlapowni przewaga całkiem pokaźna, no oczywiście Speed ma niewielką stratę około 0,4. No a ogólnie jak tutaj na R-Factor 2 właśnie tymi jakby bolidami w porównaniu do Porsche, bo masz porównanie jak ci się jeździ. Odnoszę takie wrażenie, że R-Factor 2 jakby nie pasuje lub nie jest przystosowany do bolidów Formuły 1 lub ogółem do takich no bolidów ogółem mówiąc. Jakoś mi się wydaje i po jeździe i ogółem oglądając, że bardziej R-Factor właśnie pasuje do puszek typu Porsche, jakieś właśnie długodystansowe wyścigi, więc no nawet tak oglądam teraz to. Może i wygląda fajnie, ale no nie wiem, no wolę puszki na R-Factorze, zdecydowanie. O, teraz mam gdzieś żółtą flagę, to spróbuję znaleźć. No tutaj bardzo Colin, końcówka sektora pierwszego, bardzo dziwny spinback w wykonaniu. No tak, dużo wody mamy na torze, więc na pewno to, a widzimy teraz. Dużo wody, więc to na pewno nie ułatwia zadania. O, już mamy flagę w szachownicę. No tutaj w porównaniu do tego, co było w Bahrajnie i w Australii, no to przynajmniej nam kierowcy jadą do końca. Nawet jakbyśmy mieli tam tą sesję kwalifikacyjną według tego udziwnionego systemu eliminacji, to myślę, że tak no, tutaj się chłopaki prezentowali, ale widzimy ktoś tutaj jeszcze chyba jest na pomiarowym. Kuku już patrzę. A nie, tylko Colin tam został. No tu widzę 2 sekundy po drugim sektorze, więc chyba już ja to już raczej będzie zjazdowe okrążenie. No tak, czyli pewnie tutaj czwarta pozycja zostanie. Grzesiek tutaj dość duża różnica. No i jak na razie Zaubery na prowadzeniu. Więc tutaj jak przewidywałem, szykuje się duża zdobycz punktowa dla tego zespołu i... No, na chwilę obecną to się zapowiada komplet, ale
Jeszcze do wyścigu mamy chwilę, póki co zaraz będziemy mieli kluczową sesję kwalifikacyjną. No i ostatnie 12 minut kwalifikacji przed nami. No a Konrad, powiedz, czy oglądałeś dzisiejszy wyścig? Oglądałem, ale podczas wyścigu miałem ochotę po prostu wyłączyć. Jak dla mnie mało ciekawy wyścig. Pod koniec troszkę tam walki się pojawiło, ale po tym zamieszaniu na pierwszym zakręcie troszkę to już... No nie było tej walki jak w Bahrajnie chociażby. Tak, jak to już wcześniej wspominałem, ja za bardzo nie mogłem oglądać, już byłem poza domem, więc tylko przeczytałem, co się tam działo. No ale też zaskakujące, że Kwiat na podium, więc jakoś sobie odkuł tam te niepowodzenia. Z tego co pamiętam, w zeszłym roku nie dojechał w ogóle do mety, więc całkiem diametralnie inny wynik. No i cóż, no Rosberg to Rosberg. Faktycznie musiał tylko dowieść to, co musiał. Chociaż widziałem, że tam stracił na starcie już miejsce, więc no, chociaż troszkę miał walki. No to widzę już chyba wszyscy kierowcy na torze, więc będziemy mieli już bardziej konkretną walkę o pozycjach na gridzie. To które miejsce zajmie. Już patrzę, pierwszy będzie Colin, więc może z nim się przejedziemy. No sobie w ładnym rządku nam się kierowcy ustawili. Czwarty, drugi, piąty, pierwszy i trzeci. W takiej pojedynce kierowcy po kolei kończy swoje czasy okrążeń. No, jeszcze nam się Tadeusz pojawił, ale też on na razie nie będzie mógł wziąć udziału w kwalifikacjach. Mam nadzieję tylko, że tutaj chłopaków nie będzie tym faktem tutaj dekoncentrował. Tak jak i debiuta, no, żółta flaga. Play. No i widzimy uciek tyłu. No i to teraz ważnie, bo tutaj kierowcy nadjeżdżają, więc się usuną. Ale obserwujemy czas sektoru. Sikor tutaj widzę 28,6. Na 30.0 666 Juan 29.0 kolejny 29.3. Drugi sektory już nam się zaczynają pojawiać. 1/10 szybciej nad od Colina, ale już znowu Sikor tutaj dużo szybciej. Jako jedyny tutaj z czasem 33.5. Obserwujmy poszczególnych kierowców. Pierwszy kolejny 1.54.095, kolejny nad 1.53.485, ale czekamy zaraz na kolejnych kierowców. Jest Krystian 1.50 czas, więc tutaj o ponad 3 sekundy przebił rezultat chłopaków. No i Juan
Drugi rezultat. Około 1,5 sekundy straty. No i czekamy na kolejną turę okrążeń. Widzimy kolej na razie 40 około strata. No to idziemy dalej. Krystian tylko 20 tysięcznych, ale widzieliśmy troszkę tam uślizg w tylnej osi. Zobaczmy, Juan poprawa jest po pierwszym sektorze 83 tysięczne. A my jeszcze zobaczmy Grześka. Tu jest Grzesiek. No, Grzesiek tutaj poprawia. Mamy około 9 sekund różnicy. No to dałoby mu to rezultat gdzieś na około trzeciego miejsca. Ale zobaczmy, kto pierwszy. Pierwszy będzie Colin, który na 60 traci, więc zobaczmy na kolejnego. Kolejny jest nad 80 poprawa. I zobaczmy, ostatni zakręt, prosta startowa. No i tylko poprawił czas, już pozycji nie. Zobaczmy, jest Krystian. Minimalna poprawa. Ale już Grzesiek, tak. Ale jednak Grzesiek druga pozycja, więc jeszcze gdzieś tam odrobił. 80 tylko strata. Zobaczmy. Trzeci Juan jednak nie poprawił. No widzimy na 30 strata i tu jeszcze zwolnił dość mocno. Nie wiem, co tam się stało. A i tam widzimy Grzesiek. Spin. A na szybkim kółku jest Krystian. Widzimy 66 tysięcznych. Więc zanosi się na wynik poniżej minuty 50. No, widzimy tutaj prawie 60 jest poprawa, więc zanosi się na całkiem solidny rezultat. km na godzinę. Więc widać, że tutaj Sikor nawet tutaj całkiem pokaźne prędkości maksymalne osiąga. Już wpada na metę i widzimy, jak tutaj poprawił, no niskie 1,49 osiągnął, więc całkiem nieźle. No i widzimy Grzesiek, druga pozycja. Ale to właśnie on był sprawcą żółtej flagi w drugim sektorze i widzimy, decyduje się na zjazd do boksu, no i będzie miał tutaj już no, około minuty zapasu czasu na ostatni przejazd. Tu jeszcze gdzieś mieliśmy żółtą flagę. Juan coś tutaj zrobił. No widzimy, za późno dohamował i pofrunął gdzieś poza nitkę toru. No i patrzmy, dwóch kierowców mamy w boksach. Colin oraz Grzesiek. Natomiast wróćmy do Krystiana. Tutaj widzimy 40 strata.
Nad coś tutaj zrobił. Już patrzymy na Nada. A widzimy tył już uciekał. A widzimy Krystian decyduje się na zjazd i to już będzie koniec jego kwalifikacji. Już praktycznie nie zdąży ponownie wrócić na tor. No to zobaczmy, czy ktoś tutaj może Sikorowi odebrać do pole position. Widzimy, Grzesiek jest na okrążeniu wjazdowym i powinien zdążyć przed upływem czasu jeszcze wykonać okrążenie pomiarowe. W trzecim sektorze jest Nat. Może zobaczmy Nata. Tu jeszcze Juan jest też. A przed nim jest Nat, więc Nat jako pierwszy rozpocznie okrążenie pomiarowe, już swoje ostatnie. Ale widzimy dość tutaj niepewnie. Widzimy tylko strata 25 tysięcznych, a żółta flaga, więc miła to. Jak w pierwszym sektorze, to właśnie Juan wyspinował i to już praktycznie koniec dla niego. No, miał całkiem dobry czas. 29.3. Zobaczmy, na 0,2 strata po drugim sektorze. No, czy tutaj jeszcze zdoła coś wykrzesać z siebie? Dość ostro tutaj Tarki zaatakował, nie wiem czemu tak płytko wjechał do tego zakrętu. Jeszcze tutaj lekki uślizg i już wpada na linię mety. No i koniec, i tutaj nie ma poprawy. Już się przenosimy, Juan. Juan widzę 0,2 strata, ale decyduje się na zjazd. A, 0,2 było właśnie po tym, zanim ten błąd popełnił. Zobaczmy, Grzesiek Łuczak, pół sekundy poprawa, tu się zaczyna robić ciekawie. Ale on ma stratę 1,5 sekundy do Krystiana, więc jak na standardy F1 tutaj ogromne różnice. Ale może przynajmniej poniżej sekundy będzie strata do pole position. No i troszkę uślizg. No nie, jednak sekunda 1 strata. A my zobaczmy, Colin jest jeszcze i Colin przeskakuje nad Bernarda Szydłowskiego na czwartą pozycję. No i tak nam się prezentują kwalifikacje na 5 kierowców. Widzimy, jakie różnice czasowe. Najbliżej siebie tutaj są na czwartej pozycji, czwartej i piątej pozycji reprezentant Red Bull Racing i Sauber F1 Team.
No to ja tutaj chwila czasu dla mnie. Ja się jeszcze... tutaj może jakoś pożywię. No i czekamy, zaraz będzie sesja rozgrzewkowa i czekamy na wyścig. Mamy jak na razie 7 kierowców, no może jeszcze ktoś nam się pojawi. I w jakimś większym gronie dzisiaj wystartujemy tutaj w Chinach do tego wyścigu. Za chwilę wracamy. Jestem ponownie. Już tutaj
Przy okazji sobie patrzę, jak tutaj wygląda ta pogoda. W Szanghaju. Może to zobaczyć, czy to będzie widać. O, o, jest. No tak, mamy obecnie lekki deszcz. O, tutaj mniej więcej widzimy, że gdzieś tutaj jest ten deszczyk. A tu mamy poniedziałek, to gdzieś to ja to mam. Aha, czyli aż do poniedziałku nam tak będzie właśnie taki deszczyk padać. No nie wiem, czemu tutaj nie widzę tego. Ale tu mamy obecną pogodę, czyli mamy lekki deszcz. No i na razie nie ma radaru dla tej lokalizacji. No cóż, nic na to nie poradzimy. No ja zobaczę, dwie osoby nas oglądają, więc witam was serdecznie. Zawsze to można, możecie coś na czacie napisać, zawsze to jakoś mi urozmaici tutaj komentarz. Coś możecie wtrącić. Ja tu może tą kamerkę w końcu uruchomię. O. Będzie nam się samo zmieniać. No to chyba taki się dość deszczowy dzisiaj wyścig zapowiada. Chociaż tak teraz zauważam pewien mankament. Na pewno pogoda jaka jest w kwalifikacjach będzie w wyścigu, więc nie ma czegoś takiego, że no to raczej mało prawdopodobne, żeby nagle się tak zmieniły warunki, że będziemy mieli odmienne, więc no bo są cały czas na żywo brane, więc mamy praktycznie jednolitą pogodę. O, jak fajnie się reklama nie pojawiła na transmisji. Tu miałem w coś w prawym dolnym rogu, ale dobrze. No cóż, to prawdopodobnie mamy 7 kierowców na wyścig. Dzisiaj Tadeusz Rybalko będzie debiutował. Już tego kierowcę prezentuję. No tu jeszcze w malowaniu starym Lotusa, jak widać. Oczywiście nazwa Renault Formula F1. Formula One Team jest już to w sumie przeze mnie wpisana, ale no widzimy, jest stare malowanie do R-Faktora, jakiegoś tam sensownego widocznie nie było. A ja tu coś interesującego widzę. A widzę chłopaki z Ferrari do Lotusa działają, no nieźle. A może coś tu jeszcze interesującego znajdę. A to ogólnie wszędzie chłopaki z... A no to widać. Wszędzie są z Ferrari. A tu, no tutaj to prawidłowa, tu są chłopaki. Coś tam udają, że robią. Tutaj też, nawet w Red Bullu są z Ferrari, no pięknie. No to już widzę, wszyscy kierowcy zakończyli. Zakończyli sesję rozgrzewkową. No, zapowiada się dość trudny wyścig.
No to czekamy na kierowców. Mam już odliczanie. No się kierowcy pojawiać. Mamy właśnie, jak widać, ostatni rząd świateł, czyli ostatnie 60 sekund. No, a jak po tym zgasną światła, to ruszymy do okrążenia formującego rozgrzewkowego, zwał jak zwał. Na pewno nie start lotny, ale z miejsca zatrzymanego. No się powoli kierowcy pojawiają. No jak widzę, tutaj nie pada teraz, ale mamy wody dużo. I już zgasły światła i rozpoczynamy okrążenie rozgrzewkowe. Jak widać, 7 bolidów. O, tutaj już dość blisko. No i oczywiście tylko wóz transmisyjny w boksach, więc będziemy obserwowali 7 kierowców. Zobaczmy, jak tutaj to wygląda. Oczywiście tutaj kwestia z doborem opon jest jasny. Tutaj wszyscy na oponach pełnych deszczowych. Kompletnie nic nie widać, jak się z jakimś jedzie. Masakra. No zgadza się, nic tutaj. Na pewno to nie ułatwia sprawy, no ale i tak myślę, że jest łatwo, bo tylko 7 kierowców. To sobie konat, wyobraź, co by było przy 20. A właśnie tutaj może wtrącę. Oglądałem, mam nawet sobie zapisałem adres na YouTube do filmiku. Już z Le Mans oglądałem, chyba to był sezon 2014 albo 2015. Chłopaki jechali chyba, nie wiem, 50 czy 60 km na godzinę i jest nagranie onboard z auta zza. Po prostu widać auto, które po prostu wpada na stojące przed sobą po prostu. No kompletnie nic nie widać, nawet restart został w takich warunkach, gdzie po prostu Charlie Whiting chyba musiałby być mocno naćpany, żeby coś takiego przeprowadzić. No i tutaj widzę ktoś szeroko. Chłopaki, ale już wszystko jest ok. A tu jeszcze widzę Williams, to chyba Tadek jest w Williamsie, tak, tak, to mi się to chyba... To ja jestem. A, Konrad. Czyli mamy Williamsa, czyli Williams tutaj może liczyć na kolejną ewentualnie zdobyć punktową. 4 punkty, które zdobył nad. No i już spróbuję bliżej chłopaków się tam stanąć. Chyba mi się nie uda, więc czekamy na światła. O, tam jeden z bolidów kopci, ale już mamy światła. 5 świateł i zaraz wszystkie zgasną. Jest, już poszło chyba z opóźnieniem, ale zobaczmy, Sikor, słaby start, ale już na pierwsze miejsce wysforował się Grzesiek Uczak. Drugi jest Colin, no tutaj widać dobry start, ale troszkę chyba za szeroko, tak? Widzimy już Colin szybko to, co zyskał, już wszystko stracił. Szkoda, bo mógł tutaj troszkę już na samym początku odrobić. No i na prowadzeniu Grzesia, któremu na pewno pomoże to, że ma czysty przed sobą tor. Zobaczmy, jak to się tutaj prezentuje. Drugi Williams, później Sauber, Red Bull, a tutaj coś, tutaj duża przerwa się zrobiła. Lotus też dużo stracił. Żółta flaga w pierwszym sektorze, coś tam się nadal dzieje nad z Colinem, gdzieś tam chyba się... O, i tutaj Grzesiek spin, widzimy już. Konrad długo nie musiał czekać, już jest na prowadzeniu.
No jak na razie chłopaki sami się eliminują. No, mamy 43 okrążenia. Oj, Colin, coś już tutaj DNF, co się stało? Halo, Colin? Halo, halo, no siema. No, no cześć. Niestety spaliłem silnik. A podobno się nie da, to jak to zrobiłeś? No, jednak się da. No, kurczę, no to nie widzisz. Nie wiem, kto to mówił, no ale no, nieważne. No to szkoda, Colin, bo tutaj dopiero początek, a ty już tutaj koniec. Jak ci się jechało w takich trudnych warunkach? No, fajnie nawet. Ja ogólnie lubię deszcz. Nie byłem za bardzo tak przygotowany do deszczu, ale już pod koniec teraz już się fajnie jechał. Start był całkiem dobry, na drugą pozycję wyskoczyłem, no ale troszeczkę za szeroko jednak i nic, cóż. Nadzbugowany w torze, czy mi się zdaje? Nad? Chyba tak. Masakra, co to? Co to się z nadem stało? Nad teraz ogląda niebo, jak Mark Webber gdzieś na Walencji w 2010 chyba roku. Ale na coś tutaj się chyba jakby przesuwa, nie wiem co tutaj się stało z nim. Nie wiem czy Nat wrócił. Nie, jest cały czas na torze. No nic, wróćmy na czoło. Drugi jest Christian. Trzeci Juan Pareja, czwarty Grzesiek Uczak. No i debiutant Tadeusz Rybalko na piątej pozycji. No a Colin, tutaj chyba zapowiada się na to, że jak na razie deszczu nie ma. Nie ma opadów w deszczu, więc może ten tor szybko przeschnie. No właśnie o to chodzi. Słońce widzę tutaj świeci i fajnie byłoby dojechać dalej i jakby gdzieś tam używać tego asfaltu, który będzie przesychał na pewno w szybkim tempie. No ale cóż, no nie udało się. Próbowałem tak naprawdę pomóc wyjechać z jakiejś dziury, nie wiadomo skąd ta dziura w ogóle. Próbowałem pomagać Nadowi wyjechać z tego, ale niestety się nie udało. No i niestety tym właśnie pomaganiem spaliłem silnik, nie? No i niestety. Z chęcią bym pojechał jeszcze raz, ale niestety nie da rady. No to w ten sposób wóz transmisyjny awansował na szóstą pozycję. No, no tutaj wspominałem na początku transmisji, że 13 kierowców wykręciło czas pomiarowy i tak się zastanawiam, czy czasem ta aktualizacja R-Faktora, która nastąpiła niedawno, nie wpłynęła na tą właśnie sytuację, że tylko mamy taką no, połowę stawki z tych osób, które jeździły. No, wydaje mi się chyba, że trochę warunki odstraszyły ludzi. Gdzieś tutaj była rozmowa z tego, co słyszałem na temat aktualnej pogody i takiej, jak była w tamtym roku i niestety nie dogadali się niektórzy kierowcy i no i niestety nie byli zorientowani do końca o warunkach, jakie będą panować na torze dzisiaj. No ale przecież tego nikt nie wie. No to głównie, znaczy, no tak, no nikt nie wie, jaka będzie pogoda. Widać to na radarach pogodowych, które pokazują dokładnie, jaka jest pogoda w danym momencie. No i, ale no niestety kierowcy z McLarena, którzy byli niepoinformowani tak naprawdę o tym, że pogoda jest teraźniejsza, taka jest, jaka w tym momencie jest.
Nie wiem, czy to było przeoczone, czy to było niedopisane. Teraz w tym momencie nie mogę nic na to odpowiedzieć. No i tyle. Nie przygotowali się, nie byli przygotowani może na deszcz i niestety musieli opuścić ten wyścig, z czego bardzo żałuję tak naprawdę, bo... No mnie troszkę śmieszy. Ja też się wtrącę, też mnie troszkę to śmieszy, bo ja teraz przyszedłem bez przygotowań i jakoś mogę jechać, tym bardziej, że radary są już długo na stronie, nawet już na Porsche były, więc takie gadanie, że ktoś nie znał pogody, no to troszkę dziwne. Ja sam się teraz dziwiłem, bo nie patrzyłem na radary, że jest deszcz i mnie to ucieszyło, bo przynajmniej zabawa jest teraz, więc no... No nie chcę kontynuować tego tematu, bo... Znaczy ja wiem, koniec, że to nie chcesz kogoś urazić, ale nas to troszkę śmieszy, no ale no cóż to... No dokładnie, dobrze to ująłeś. No, znaczy nie chodzi o to, bo gdzieś tam jest to niedogadane chyba do końca. Nie jestem teraz w stanie tutaj przyjąć jakiejś pozycji za kogoś, komuś przyznać rację, komuś nie. Ale no tak jak mówię, no szkoda kierowców i tyle na ten temat. No to widziałem gdzieś żółta flaga w trzecim sektorze, to może coś tutaj pokażę. O, tutaj coś widzę. Juan awansował na drugą pozycję, ale co tutaj było? A, Konrad tutaj wyspinował. Czyli awansował na pierwszą pozycję Christian. No i widzimy, ma komfortowo na razie w przewagę około 8 sekund. Drugi jest Juan. Tutaj przewaga około sekundy. No i widzimy debiutant Tadeusz z dość dużą stratą. Zresztą jak sobie patrzę, jakie tutaj są rezultaty jego. No straty są dość duże. Na razie czas około 2 minut 4 najlepszy rezultat. Czyli jakieś 15 sekund na razie do chłopaków traci. No ale przynajmniej debiutant się nie zraził tym. No. Znaczy to też. Ja powiem tak, bo my z Nadem, patrząc na klasyfikację, na kwalifikację, gdzieś tutaj odstawaliśmy trochę od kolegów, którzy tam wyżej się uplasowali. No i myślę, że Tadzio wcale by tam, może byśmy jechali podobnym tempem jak Tadzio, także tutaj jako debiutant trzymam za niego kciuki i niech jedzie dalej i niech dojedzie i niech zdobędzie punkty. Także mi się wydaje, że jeszcze przy takich warunkach, gdzie naprawdę jest ciężko tak naprawdę jechać, no to wcale tak źle nie jest. No ja tu widziałem w Anglii 347 okrążeń pomiarowi wykonał, więc naprawdę no to jest szkoda chyba tego czasu, który poświęcił, no ale nie wydaje mi się, żeby przez te 2 tygodnie, tak? Ostatni Bahrain był chyba 2 tygodnie temu. Nie wiem, czy chłopaki, o tu jest jakaś żółta flaga, nie natrafili na warunki deszczowe przez ten czas. O, właśnie tam. No, powiem szczerze, że nie padało. Znaczy, ja z tego co wspominam, też dość późno zacząłem trenować, bo to było chyba w środę czy coś, ale od tamtej pory nie padało, także no tutaj no trzeba po prostu trafić na deszcz, żeby sobie potrenować, chyba że offline, także. To też inna sprawa. No to tu jest dodatkowy aspekt, żeby po prostu wcześniej zacząć już jeździć. Wtedy można wcześniej zacząć już mieć okazję na przykład właśnie trafić na deszczowe warunki. No Chiny pamiętamy w zeszłym sezonie na R Factor 1 mieliśmy właśnie... O, tu jest Sikor, ale jednak się utrzymał. Mieliśmy tam sytuację, że właśnie mieliśmy deszcz. No, ponad przejściowych chłopaki jechali, ale tutaj Juan teraz w bandę by prawie wyżnął. No i widzimy. Już próbuje nawrócić. Spada obecnie na 4. pozycję.
No a Colin, coś tutaj możesz powiedzieć na temat zużycia tych opon deszczowych? No dosyć szybko się zużywają. Tutaj z tego co widzę, chłopaki jadą już... które to okrążenie? A tu widzę... Tadek dostał DNF. Wyjechał na softach. Nie wiem, czy nie przesadził. Chyba nie zmienił opon. Miał w setupie chyba ustawione softy, także dlatego go zdeszali wytrwało. No cóż. Widzę tutaj Juanader już wyjeżdża z boksu po zmianie opon. Patrzymy, no tutaj przejściówki są. Zobaczymy. No właśnie intermediary widzę tutaj. Zobaczymy, co zobaczymy, to jak już... się poradzi. Mój teammate. No widzieliśmy, no, chyba całkiem dobrze tam sobie poradził. Blisko był tej czołówki. No, niestety już nie mam podglądu tutaj do plugina pogotowego, także nie wiem ile jest. Nie umiem powiedzieć ile jest wody na torze, także może ty będziesz widział to? Ja na Life Racer patrzę. No, widzę tutaj minimum jest 56% i maksimum 89%. No ale Juan sobie radzi z tego co widzę. No widzę, że się trzyma, więc może nie jest tak najgorzej. No tak jak mówimy, tutaj deszczu na razie nie ma, więc te warunki będą się poprawiać. Co prawda mamy 12 stopni temperatura powietrza, ale te warunki będą się stale poprawiać. No a ja coś tutaj powiem o czasach. Czasach jakie ostatnio mieli kierowcy. Sikor 1.51.237 to zaledwie 1/10 wolniej od najszybszego okrążenia. Konrad 1.53.726 to około 2 sekund wolniej. Grzesiek 1.55.391 to już jeszcze większa strata. No i Juan dopiero co zjechał do boksu, więc na razie nie ma co tego porównywać. No i mamy 8 okrążenie i tylko 4 kierowców na torze. No i Juan właśnie rozpoczął swoje okrążenie pomiarowe. No a kolejny tutaj ci powiem, że dzisiaj jakieś 50 km na rowerze zrobiłem. Pogoda się no, udała. No właśnie słyszałem właśnie. Pogoda się udała, więc całkiem się udało, bo po 18 jak wróciłem gdzieś przed 18, a po 18 już zaczęło lać u mnie. Więc całkiem się udało, z tym bardziej, że wczoraj była burza. Więc naprawdę nie wiedziałem, czy się to wszystko w ogóle uda. No ale wyszło, więc... No 50 km na rowerze, no to już wyczyn. No tak, tylko z takim troszkę wolnym tempem, ale to i tak kilometry są nabite. Więc... No ja też dzisiaj rodzinnie na rowerkach z spacerowym tempem na ogródek i z powrotem po międzyczasie gdzieś jakieś lody były, także... O, to ja też byłem fajnie. Na lodach. No to wiesz, czasami się tak mówi, że na rower do ogródka w koło fontanny, nie? I z powrotem. Dokładnie. No i patrzmy, jakie tu czasy. A coś mi się nie załadowało. Chyba, że wszyscy takie same czasy wykręcili, ale to coś nie mogę wierzyć. Widzę Juan czas 1.53.0.
user left your channel. No i w sumie to jest ciekawe, jak kierowcy podeszli do kwestii ustawień, bo wiemy, że się te ustawienia blokują. Kto tutaj bardziej pod suche warunki, kto bardziej pod mokre. No i zobaczmy, Grzesiek decyduje się na zjazd do boksu. Trochę poboczem, ale już jest w alei, więc zobaczmy, jak on tutaj będzie jechał. Widzimy, są opony przejściowe. Dość długi pit stop, ale już właśnie widzimy, Juan go wyprzedził. No i tylko jeszcze dwóch kierowców tam nie było w boksach, czyli pierwsza dwójka. A gdyby tutaj było więcej kierowców, to ta nitka toru pewnie by szybciej przysychała. No a tak, mamy 51% i 87%. No i zobaczmy, czas okrążeń. Sikor 1.53.731, Konrad 1.55.1, Juan 1.52. I Tadzio nie jedzie, Grzesiek tutaj był w boksie. A, Krystian tutaj widzimy, w boksie jest. No i zobaczmy, co on tutaj wymyśli. Widzimy też, te opony są. Bieżnik trochę zużyty, więc naprawdę te opony są w słabym stanie. I zobaczmy, Krystian już jest na torze. No i on tutaj z dużą przewagą przed Juanem, ale widzimy, Grzesiek Kuczak DNF. Nie wiem, co tutaj się stało, już będę patrzył. Zobaczmy, Grzesiek jechał, ale tutaj widzimy spin. Grzesiek jechał na deszczowiek i po prostu wydębił i się wycofał. No nie wiem, jak to skomentować. Ale jedno jest pewne, że mamy już tylko trzech kierowców. Krystian zdaje się całkiem dobrze sobie radzić w takich warunkach. Widzimy, że się dość szybko zbliża. A z opony u Konrada widzimy trochę bieżnik już zużyty. No i widzimy, jednak decyduje się na zjazd. Tu do bezpośredniej walki nie dojdzie. No i tutaj będzie ciekawie, chyba na jakieś 22 sekundy strata, więc niewykluczone, że tutaj będą podobnie. A widzimy, Konrad decyduje się znowu na kolejny stint na deszczówkach. Szukajmy, gdzie jest Juan. Juan jest tutaj, już jest na prostej startowej. Czy tutaj zdąży? Nie zdąży, więc tutaj
blisko są obaj kierowcy, ale będziemy mogli porównać, który komplet opon sobie lepiej radzi. No i widzimy, Krystian, najszybsze okrążenie w wyścigu. 1.5607. My się tu będziemy koncentrować na pozycji 2 i 3. No i teraz tutaj widzę ciekawa sytuacja na Life Races. Wszyscy trzy kierowcy tutaj się świecili na takim... w ten sposób, że jadą wszyscy po swoje rekordowe okrążenia. Tu widzimy, Krystian już kończy i to będzie kolejny atak. Już widzimy 1.49.252. Teraz zobaczmy Konrada. Normalnie nam się sesja kwalifikacyjna zaczyna robić. No i... nie wiem, czy tutaj było szybciej, czy nie było. Jeszcze Juan. Ale Juan tutaj troszkę wolniej. Tu widzę Konrad 1.49.651, więc... 0,4 wolniej. No ja może sprawdzę, co tam na transmisji, może ktoś się pojawił, może ktoś napisał. O, 4 osoby nas oglądają, więc witam was bardzo serdecznie.
jak widzicie, chłopaki tutaj jadą prawie okrążenia kwalifikacyjna, teraz Sikor troszkę wolniej. Tor nam powoli zaczyna przesychać. Ja tu widzę 43% minimum i maksimum 84%. No widzimy tutaj taka nitka nam się sucha zaczyna pojawiać na torze. No i niewykluczone, że tutaj powoli zaczną się chłopakom przegrzewać opony na tej właśnie bardziej suchej nitce. No tu w sumie teraz Konrad jest najbardziej zagrożony pod tym względem, ma pełne deszczówki. Znaczy nie wiem jak w tym modzie jest tam to przewidziane, ale właśnie widzimy, sprowokowałem. No i widzieliśmy, że spinował, no to jest strata około 3 sekund. No i tutaj Juan poprawia czasy. Sikor tutaj też coś rekord miał w drugim sektorze, 33.0 wykręcił. Ach, widzę tutaj Juan 80. No i widzimy Krystian już poniżej 1.49. No i widzimy tutaj chłopaki właśnie chłodzą te opony. I tutaj 1.53.806 wykonanie układa. No a Krystian cały czas wykorzystuje poprawiające się warunki. Widzimy znowu 1.10 po pierwszym sektorze. No i też tutaj widać chłodzi te opony. A ja w tak zwanym międzyczasie może spróbuję znaleźć grafiki, może Pirelli coś nowego wstawiło. No i co, jest coś nowego z Chin, czy nie ma? Jakieś chyba grafiki tylko. Coś tu jest, ale zaraz zobaczę. A, zdjęcie z podium. A, to nie będę pokazywał. To też z podium. O, tu jakieś... A, Rosberg pasji startowej. Też, no to nie ma. Infografik widzę, jeszcze nie ma. O, ale jest za to
Za to widzę szanka i tu coś jest. O, widzę, Juan właśnie w międzyczasie, widzimy, opuścił tor, wyspinował nieco. A było szybko, 86 tysięcznych poprawił po pierwszym sektorze. A, pewnie, że są infografiki, to ja już to ściągam. Tutaj mamy Chiny. I tutaj to. No i teraz posłuchaj, folder otworzyć. To tak nie zrobię. O, już wam prezentuję. A, to tego nie chcę. Tu coś słyszę, Christian, słyszę, że wyspinował, ale już jest cały. A w międzyczasie Juan jest u swoich mechaników. Już tutaj patrzę. Są kolejne przejściówki. No a jak już tutaj nam się sytuacja uspokoiła, wam prezentuję. To są z dzisiejszego wyścigu dane. Jak tutaj prezentowały się dane, tutaj oczywiście słonecznie, troszkę wiało, wilgotność, jaka była największa i najmniejsza, ilość okrążeń, jaką przyjechałem, widzimy Vettel na 13 okrążeń, tak się Maurizio Arrivabene zrzekał, że będą tylko 5 okrążeń jechać na tych oponach. No i tutaj widzimy też czasy. Najszybsze na danej mieszance. Tutaj to już widzieliście. To też widzieliście. O, i tak te stinty, jak to wyglądało. No ja wyścigu nie widziałem, więc nie wiem, jak to się... jakie to miało. Tutaj widzę, Hamilton coś mu nie wyszło. Tam widziałem jakieś skrzydło urwane, ale to... jak to wygląda. Już się przenosimy, widzimy Juan ponad minuta straty do Christiana, to właśnie wynik tego ostatniego zjazdu do boksu. Tu widzimy, ile pit stopów właśnie dany kierowca wykonał. Tu, nie wiem, czy Juan tutaj chłodzi, czy rozgrzewa te opony, tak zygzakuje. Zobaczmy, czy ten radar działa. No tak, tutaj mi nie działa, bo jestem połączony na żywo. A widzimy Juan kolejny raz. Zamierza złożyć wizytę u swoich mechaników. Co tym razem będzie? A nie trafił do swoich mechaników, no to jest dodatkowa strata. No i te kolejne przejściówki. Więc chyba Juan spłaszczył oponę i to już mocno to musiało mu przeszkadzać. No tu już mamy prawie półtorej minuty strata. No i jesteśmy prawie na półmetku wyścigu, więc jeszcze sporo do przejechania. No to sobie wyobraźcie, ludzie, jakby to wyglądało, jakby w serii WEC były warunki deszczowe, no to chyba by nikt nie dojechał. No a my już tutaj się koncentrujemy na czasach, jakie kierowcy kręcą. Widzę, 4 osoby nadal oglądają. Albo mają w tle odpaloną transmisję, nie wiem, czy może słuchają, może nie oglądają, ale słuchają.
Może tutaj coś innego jest ważniejsze, nie wiem, coś może innego jest bardziej interesujące, to lepiej wolą sobie coś oglądać obok. Jak tutaj, nie wiem, coś nagle się coś interesującego stanie, to sru od razu szybko, żeby zobaczyć, co tam się stało, czy ktoś urwał koło, czy co. Czy może serwer wywaliło. No ale z ciekawszych to jest właśnie póki co trzecia wizyta Juana na... Jak na razie po jednej wizycie pierwszej dwójki. No i mamy 35% wody minimum i maksimum 80%. No minimum to pewnie można wnioskować, że to tamta ścieżka w niektórych miejscach. Tak jak tutaj mamy ten ostatni zakręt. A i tutaj Juan trochę szeroko. Mamy tutaj Krystiana, słyszymy. Krystian już powoli zaczyna widzieć Juana. Ja pamiętam, jak na Grand Prix USA mieliśmy tą sytuację, że gdzie nitka toru była gdzieś koło, nie wiem, 10%, a poza nitką było 70% i tam naprawdę wystarczyło wypaść minimalnie poza tą nitkę i naprawdę to już nie dało się utrzymać. No niestety R-Factor 1 ma pewne takie ograniczenia, których się nie da za bardzo przeskoczyć. Zobaczmy czasy ostatnich okrążeń. Sikor 1.49.620. Konrad 1.52.562. No i Juan był w boksie, więc tu się na razie to nie ma co liczyć. No, on to już zaraz będzie miał albo już ma niebieskie flagi, albo też niebieskie diody na tablicach. Widzimy, że tutaj powoli jedzie, więc będzie przypuszczał. Tablice świetlne są wzdłuż toru, więc pewnie też sygnalizowały. O, już trzy osoby oglądają, więc jedna osoba znikła. No cóż, no emocje trochę jak na grzybach. Albo tak, któryś student wymyślił, chyba w Anglii, że wymyśli, czy coś była kwestia, że nie wiem, czy to chodziło, żeby znaleźć dofinansowanie do swojego filmu, czy tam chodziło o to, że każdy recenzent filmowy musi obejrzeć jakikolwiek film. O, widzimy, Konrad w boksu zjeżdża. Że każdy recenzent filmowy jest zmuszony jako obejrzeć jakiś film, który trzeba zrecenzować. No i jakiś tam student wymyślił, że nagra kilkugodzinny film o tym, jak schnie farba, więc naprawdę trolling, poziom trollingu naprawdę wysoki. Więc tutaj no, możemy tutaj obserwować, jak tor przesycha. No i tutaj mam informację, że Krystian jest też w boksie. Już to zobaczymy na grafice. No faktycznie, obaj tutaj razem z Konradem zjechali. No i już patrzymy, jakie tu opony. Tutaj widzimy Krystian przejściówki. A Konrad też przejściówki. To możemy tutaj się zaraz spodziewać kolejnej szybkiej sesji kwalifikacyjnej w wykonaniu kierowców.
jakoś sobie przeglądnę lifetiming, zaraz zobaczymy. Tak jak wspominałem, tutaj czasy sektorów zaczynają się pojawiać na fioletowo. Oj, tutaj widzę Juan, gdzieś po trawie jedzie, skosił jedną tabliczkę. Ale tu już, zresztą zobaczmy może na powtórce. Tu coś było jeszcze wcześniej. Tu już była pierwsza wycieczka poza tor. Juan ma coś skrzywioną kierownicę, nie wiem co tu się stało. To wychodzi na to, że Juan gdzieś tutaj wydębił. I dlatego tak znosiło. To zanosi się na to, że nam na razie dwóch kierowców zostanie. No bo wątpię, żeby Juan tak długo dał radę jechać z takim pokrzywionym zawieszeniem. Widzimy tutaj Juan od razu zajmuje wewnętrzną część toru, żeby tutaj zaraz przypuścić Sikora. No tutaj jeszcze niebezpiecznie, bo jedzie trawą. No na szczęście się obyło bez problemu. No i zobaczmy, 25 okrążenie rozpoczęte. Cóż, no... Ja zobaczę, jaki jest kolejny wyścig. A, chyba Rosja, z tego co pamiętam. Tak, później będzie Grand Prix Rosji. 1 maja, no to tutaj na majówkę to chyba frekwencja będzie po prostu no, także ten co tutaj później mamy, Hiszpanię 15 maja.
No ale to. To jeszcze chwila. Tutaj już nie mam żadnych danych. A może napiszecie co chcecie, żebym wam pokazać. Jakieś tutaj z F1 rzeczy, a może z WEC. No do WEC jeszcze trochę czasu. Będzie. Który to będzie 6-7 chyba. Tak, 6-7 maj. Dzisiaj nam się zapisał nowy kierowca, Michał. Wybrał sobie bolid Acura RX, czyli klasa LMP. No z tego co tam pisał, to jeździł do tej pory na Race to Play. Więc jakieś doświadczenie ma. No i też widziałem, że ten Błażej już zaczął jeździć po torze Sebring. A tu widzę, coraz lepsze czasy nam się kręcą. Halo, Korien? No, witam, witam. No cześć, no co tam, coś się dowiedziałeś ciekawego? No, to znaczy, no rozmawiałem z Nadem, który był troszeczkę w szoku, bo tak naprawdę ja jemu zajechałem drogę po tym moim. No i niestety, tak jak tam było widać na relacji, coś tam się stało i nie wiadomo tak naprawdę co to było. No i nic, no porozmawiałem z nim, no i jakby nie mamy do siebie niemiecko-ruskich zapędów, tak jak dzisiaj mieliśmy to widoczne na relacji live z Reala. Tam się chłopaki trochę pocieli z tym Daniel, czy jak on tam się nazywa? Daniel Piat. I Sebastian, tak, i Sebastian Peter, tam trochę Sebastian tam skakał trochę do tego, do Daniela. No ale niestety, no niestety obydwoje jakby gdzieś tam ukończyliśmy wyścig na pierwszym zakręcie tak naprawdę. To czego bardzo żałuję, patrząc teraz na wysychający tor i naprawdę, naprawdę bardzo fajna jazda tutaj z tego co widzę. No, chłopaki, tutaj widzę, Sikor już założył mieszankę. Oj, troszeczkę chyba za wcześnie. Założył sliki. A czyli Krystian, widzę, ma pośrednią. A to widzę, czekaj. A nie, dobrze, Krystian jest tutaj. Widzę medy. Tak, tutaj widzę. Właśnie obserwowałem w międzyczasie Juana, który gdzieś stracił przedni nos. No a zobaczmy, mamy 27% wody i 75%. No i widzimy, że Krystian właśnie troszkę się ślizga. No widzę, Konrad wyszedł na prowadzenie. To też tutaj dziwne. Nie wiem, czy Krystian troszeczkę chyba za wcześnie nie zdecydował się za wcześnie na te opony, ale nie jestem na to, że nie wiem jak to w ogóle wygląda. No tym bardziej, że tu twardszą mieszankę sobie wybrał. No właśnie. A nie na przykład najbardziej przewno. Nie wiem, czy tam może trochę mu się przycisk omsknął. A może po prostu. No tego nie wiem, tego nie wiem. Zespół się trochę popełnił błąd. No i widzimy właśnie, no. Obrócił się. No chyba nie będzie zadowolony ze swojej decyzji. No cóż, no to... No niestety na takiej ilości wody ciężko jechać na oponach bez kłopot wprowadzających wodę. No tutaj kolejny najlepszy przykład tego był w sobotnich kwalifikacjach, jak tam w tym takim doku na prostej startowej zalegała woda i chłopaki po prostu, kierowcy, no tracili nieco panowanie nad bolidem. No i tam
Przykład był właśnie kierowcy Manara, który niestety nie opanował auta, no i wylądował na bandach. Ale no, widzisz, mi nie udało się oglądać kwalifikacji. A widzimy, Sikor próbuje zjechać do boksu. O, jeszcze tutaj uszkodził jeszcze przednie skrzydła. No, może być troszeczkę zawiedziony swoją decyzją za szybkiego, moim zdaniem, założenia opony typu slick. No i widzimy jednak powrót na przejściówki. Powrót na przejściówki, jednak strata do Konrada bardzo duża. Ponad minuta. Prawie półtorej minuty, nie wiem dokładnie. Tego no jakby nie mam. Ja to widzę półtorej około. No. Będzie pogoń, bo mamy tutaj 28 okrążenie z 43. Jest jakby jeszcze czas na dogonienie Konrada, bo nie wiem, kiedy ostatni raz Konrad tutaj zawitał nam do boksu. Z tego co widzę, to już parę okrążeń zrobił. Chyba na 21 okrążeniu Konrad był w boksie. No to także pewnie tutaj mamy tej przewagi gdzieś jak ubędzie z 30 sekund, no to zostaje około 60. No to widzimy właśnie w tym momencie go zdublował. Więc tutaj tym bardziej Sikor nie będzie za bardzo mógł tutaj podkręcić tempa. No, biorąc pod uwagę na to, że zmienił opony teraz, no może powinien mieć szybszy tempo jak Konrad. No ja tu właśnie, Colin, obserwuję twojego teammate'a, tam gdzieś doszło do jakiegoś uszkodzenia auta i Juan już od kilku okrążeń dobrych jedzie ze skrzywioną kierownicą. Widziałem jego tańce właśnie na prostej nawet, że ciężko mu się utrzymać z tego co widać na jakby na patrząc na jego bolid. Właśnie w tym momencie troszkę wyjechał za szeroko. Tak, to było na końcówce pierwszego sektora. Troszkę go pociągło na zewnętrzną i uderzył w bandę, także no, nie urwał skrzydła, ale zawieszenie dostało. Tak. To na pewno mu się ciężko jedzie, zwłaszcza że jeszcze jest w niektórych miejscach mokro dosyć. No tak widać nawet teraz na prostej, jak tańczy jego bolid. Oj, żeby tu się czegoś nie stało jeszcze. No, powiem tutaj duży szacun nawet dla Juana, że trzyma jeszcze bolid, bo ciężko to wygląda. Ciężka jazda, jak widzę z jego perspektywy. No i żeby czegoś się znowu nie stało, no ale nic, jedzie dalej. No szkoda się kocha, bo tutaj Krystian prezentował bardzo dobre tempo od samego początku wyścigu. Tak, bardzo żałuję, że się stało to, co się stało na początku, bo patrząc właśnie na przesychający tor, aż mi korci, żeby wsiąść do bolidu i pojechać. No ale niestety filmik został uszkodzony i nie dało się dalej pojechać. A tutaj w międzyczasie Cruz mnie prosił o onboard jakiś dłuższy, no ja to miałem ustawione tak w tym programiku do transmisji cykliczne zmiany kierowców co 60 sekund, więc już to wyłączyłem, no i tutaj mamy mniej więcej już
widok z kamery pokładowej. No i ogląda nas 5 osób, więc witam was wszystkich. Więc już tutaj mamy rekord. Oglądalności ogląda więcej osób niż jedzie na torze, więc jest całkiem pokaźnie ciekawy wynik. No zobaczmy, jest jeszcze ile? 12-13 okrążeń zostało. Chicken się odezwał, czy co, ale te właśnie chłopaki zaczynają aktywniej już tam sobie tutaj poczynać. Niech chłopaki napiszą, czemu nie przyszli na wyścig. A to... No ja tutaj to myślałem, że... Mówi, że komputer nie wydala jego... Niestety zacina mu strasznie nawet na najniższych detalach i myślę, wydaje mi się, że to największy problem i powód, dlaczego nie ma tutaj właśnie naszego Chickena. Wracając do naszego lidera tutaj klasyfikacji generalnej Larusa, kierowcę Mercedesa. Pisał tutaj na usprawiedliwieniach, że nie ma na czym siedzieć tak naprawdę, bo uległ zniszczeniu czy jakiejś awarii jego fotel. No i tutaj nie mógł dzisiaj zjawić się, choć prywatnie z nim gadałem, także mogę powiedzieć, że mówił prawdę, chociaż dlaczego mielibyśmy mu nie wierzyć z tego, co napisał oficjalnie. Także no, szkoda, bo jakby liderując tylko 8 punktami nad kolegą zespołu, no tutaj jednak ten też mi się wydaje też trochę ludzi odstraszył. No nic, zobaczymy. No. Teraz Krystian był dość blisko, to nada. A gdzieś jeszcze żółta flaga, więc Juan jest jego sprawcą. Może znajdziemy Juana, co tam się stało. Juan gdzieś tu wyspinował. O, Juan DNF. Pewnie coś tu się grubo stało. No, widzimy po trawie i w bandę. Koło urwane tylne. No tak jak mówiłem, wielki szacun dla Juana za tak długą jazdę ze skrzywionym zawieszeniem. I prędzej czy później spodziewałem się tego, że na to tutaj nie utrzyma bolidu, bo z tego co widać na prostej po prostu jedzie szlaszkiem i jakby tylko próbuje kontrować właśnie ruchy samego bolidu i no niestety tak się musiało skończyć. No to koniec, skoro ten deszcz takim jest wielkim problemem, to może go po prostu wyłączmy. Nie wydaje mi się, że jest problemem. Tak jak mówiłem, mi się bardzo fajnie jechało na tym deszczu i ale to mówisz o sobie. No mówię o sobie, dokładnie. No ale każdy ma takie same warunki, także... Także no wydaje mi się, że... Biorąc pod uwagę, że gdzieś dążymy do realizmu, choć nie do końca to można to zdefiniować, no ale wydaje mi się, że to jest bardzo dobra rzecz z tym deszczem i bardzo fajna zabawa. Przesychającym torze
Tak jak mówię, trzeba się trzymać nitki i jest fajnie, także... A wydaje mi się, że to by było jakimś problemem. A w międzyczasie kanał do mechaników, idziemy kolejne wody przejściowe. Znajdziemy jakieś ciekawsze ujęcie. A, szósta osoba nam się pojawiła na transmisji, jest ją Master. Tutaj pozdrawiamy serdecznie. Witamy, witamy i czekamy na nową kartę graficzną, która niebawem przyjdzie i zapewni powrót szybki do
do rywalizacji na torach? No a tutaj zostało już pełno 7 okrążeń do końca. No przewaga Konrada wzrosła do, nawet zmniejszyła się przez jego pitstop chyba do minuty 40 około. Także no szkoda Sikora, tak jak już mówiłem, że naprawdę od początku prezentował bardzo fajne tempo i, ale niestety no za szybka zmiana na opony typu Silik jakby zniweczyła jego przewagę i szansę na wygranie pierwszego w tym sezonie wyścigu Formuły 1. Pomijmy, że właśnie Christian zdobył pole position na mokrym torze. Tak, tutaj praktycznie przez cały weekend bardzo dobrze się prezentował. No i to co mówiliśmy, całkiem tutaj dużo okrążeń pomiarowych wykonał, więc tutaj miał dość sporo wiedzy i danych na temat tego toru, jak tutaj się bolid zachowuje. Tak, Sikor w ogóle razem z nowym teammate'em Adam wykonali pracę tutaj na to GP. W przypadku Sikora gdzieś to się bardzo opłaciło. No a niestety skończył na pierwszym zakręcie. Ale po rozmowie prywatnej właśnie z Nadem nie ma do mnie zbyt wielkich pretensji, także widzimy się już w tygodniu na serwerze na treningach przed GP Sochi. Koda też. O, coś tu się stało. Czy wyrzuciło Christiana? Bo nagle mi znikło, nie wiem, czy cel? No właśnie. Właśnie chyba cel. A już to patrzymy. Tak, zniknął nagle z toru, także. Może jeszcze wrócić. Tak, może wrócić, dokładnie, może powrócić na tor i kontynuować tak naprawdę. No mam nadzieję, że tutaj oglądał transmisję i pamięta o tym, co tam mówiłem przy okazji niektórych wyścigów. No to chyba było poruszone na WEC. No tam jeszcze chyba nawet wcześniej, nie wiem czy to jak Przemka wywaliło na przykład na Porsche, to tam właśnie mówiłem. Tak, też było. O, chyba nam się właśnie Christian pojawił, tak widzimy, już wrócił. No, oczywiście taki powrót to jest z automatu dodatkowe jedno okrążenie straty, ale widzimy Christian sobie zmienił na softy. Ale to chyba nie był dobry pomysł. Zobaczmy, ile mamy procent wody. 16,68%. No więc tutaj Cruz ma trochę. Trzeba powiedzieć, że ta linia wigowa, która przesycha, ona będzie trzymać opony, ale jeżeli się nie wyjedzie lekko za tą właśnie suchą linię, no to tak jak mówię, 68% wody i sliki to jest samobójstwo tak naprawdę.
chociaż mamy tutaj trochę sytuację podobną do R Factora 1, gdzie ta woda powinna sama jakby odparowywać. No a tutaj mamy praktycznie taką sytuację, że tak, tutaj mówiłem gdzieś wcześniej, że Grand Prix USA 2015, że mieliśmy nitkę właśnie około 5%, a poza nitką właśnie 70% i się wystarczyło, że się lekko wyjedzie i już koniec z takiej jazdy. A tutaj myślę, mówiłem, że Cruz ma pompę na czacie. Ja się domyślam dlaczego. No. Więc... Pozdrawiam Cruza. No to tutaj akurat. Zostały nam ile? Rozpoczęliśmy 40 okrążenie. No to już jeszcze zostało niewiele. Oj, to Krystian. W boksie kolejny raz chyba się zdecyduje jednak na inną mieszankę. Może na supersofty? No nie, jednak. Kolejny raz przejściówki. No widzę, że tutaj Sikora bardzo korciło, żeby już te silki próbować. No ale jak widzimy, warunki nie pozwalają. No i jeszcze tutaj na przejściówkach spin. No myślę, że tu już troszkę jest sfrustrowany tą sytuacją. No tak, no jakby tutaj Kamil Łyżwa był, to może jakoś tutaj dodatkowo by to zmieniło postać rzeczy. No a tak, dalej będziemy mieli Larusa na prowadzeniu. Tu widzę czasami te... Ta woda spod kół się unosi, czasami nie, nie wiem, z czego to jest zależne. Powiedz mi, jak to by się obstawił, czy tutaj Konrad jeszcze spróbuje na slickach wjechać? Nie wydaje mi się. Ostatni jego postój był jakieś 13, nie, 10 chyba, czy 11 okrążeń do końca, także... No, dla zabawy może sobie pojechać, nie wiem, może to coś jeszcze tutaj nam jakiejś dramaturgii przysporzy na koniec, także... Nie... Nas tutaj właśnie kolega podsłuchuje, także może coś tutaj nas podsłucha, także
I posłucha się, no, jakby gdzieś tutaj mojemu. O, jakiś. Na twoje życzenie. No. O, teraz na przykład nie dymiło się, raczej nie. Właśnie ta woda to też tak wygląda jak dym. Nie wiem, z czego to wynika. Czy ta sucha nitka jest też, nie jest taka na przykład jednolita, że jest bardziej sucha, mniej sucha. Nie wiem, z czego to wynika, no ale tak widzimy. No więc tutaj chłopaki się na czacie rozkręcili. No i widzimy, Konrad jednak zjeżdża. No i mamy tutaj najbardziej miękką mieszankę, zobaczymy. Już patrzę, ile tu mamy procent wody. Minimum 13, maksimum 65. No jak to kolejno oceniasz? Co oceniam? Tak się zapytam? No tutaj ewentualnie jazdę. Mamy już ostatnie okrążenie. No widzę, że Konrad chyba zjechał, tak? No jest na super softach. No zobaczymy, no tutaj jednak dwa okrążenia przewagi pozwalają Konradowi na zabawę. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało z jego jazdą. O, już się zaczyna. Taniec. Kocie ruchy. Nie wiem, czy to ja mam takie lagi, czy widzę u Konrada 900 ping, 800. I u Sikora też widzę tutaj 800-700. Ale to chyba u ciebie. Także to chyba u mnie coś nie tak jest, no. Dlatego nie umiem ocenić tak jakby i stylu tutaj tych tańców, bo z mojej perspektywy to wygląda jakby parę głębszych tutaj kolega wychylił. Nie. Co? Nie, jakby nie. Co nie zmienia faktu, że właśnie dojeżdża do mety. No i widzimy już. A jednak na slickier, tak? O, no i już mamy i tańce, oficjalne planki. Wyniki. No, godzinę 24 potrzebowaliśmy na wyłonienie zwycięzcy. Jak widzimy, Konrad dojechał. To jeszcze czekamy na Sikora, który jest w trzecim sektorze, zaraz tam się powinien wyłonić. O, ostatni zakręt. Tak, no i już widzimy, już dojeżdża. I już przekroczył linię. No i na linii mety mamy aż dwóch kierowców. Więc no, i nasieczka. No, Colin, wyobrażasz sobie Monaco w deszczu? No, nie tak do końca to jest wina tego deszczu, mi się wydaje. No, można było pojechać, także no. Mówię, ja spaliłem silnik i jakby tutaj nie mogę ocenić, jakby co się by działo w czasie wyścigu z mojej strony. No, ale no. No też można powiedzieć, że na pewno by było ciężko, tak. No, na pewno nie byłaby to sielanka, ale no.
Czekam na mokre Grand Prix i Monaco. No to widzę, że zakłady idą na czacie. Krystian już zjeżdża do boksu powoli, znaczy dość szybko właśnie, więc może też się dowiemy mniej więcej, co tutaj będzie miał nam do powiedzenia. To nic, to czekamy. Tutaj kierowcy będą mieli na gorąco do powiedzenia. Coś się dowiemy i... widzę, że Kurczak jest na TeamSpeaku. No jest też i Korona i Konrad, to... może ktoś ewentualnie jeszcze wbije, to coś tam jeszcze może pogadamy, ale... głównie bym tu się skupiał na kierowcach, którzy no, zdołali dojechać do mety. No widzimy tutaj jeszcze Konrad pali opony. Halo? No cześć. Dzień dobry. Toma? Sikor też wbił. No to halo, Sikor. Ja zaraz przyjdę, muszę i zapalić, nie? Okej. No to może od Konrada zaczniemy. Halo, halo? Halo, halo. No to gratuluję, widzisz, chyba się dużo nie pomyliłem, że ci dużo nie będzie potrzeba. Znaczy, jak ja czytałem to, co tam pisałeś, że mi dużo nie będzie potrzeba, to ja to odebrałem w sensie, że po co mi więcej, skoro i tak gościnnie startuję. W ten sposób to odebrałem. To... no fakt, można było to dość dwuznacznie odebrać, no ale suma summarum, tutaj wygrałeś, więc co byś tu powiedział na gorąco? Jak początek wyścigu, tam widzieliśmy, dużo się działo na pierwszym zakręcie i w sumie wysforowałeś się na drugą pozycję i przez dłuższy czas jechałeś na drugiej pozycji, później jeszcze błąd, spadłeś za Juana na trzecią pozycję. No i powiedz, jak ogólnie, jakie wrażenie? No ostatnią chwilę przed wyścigiem dostałem setu z Grześka Łuczaka. Po prostu go załadowałem, paliwo na full. No i po prostu ruszyłem. Nie jeździłem, nie miałem w ogóle okazji jeździć na mokrej nawierzchni. Więc jakieś tam wyczucie pojazdu to tylko na okrążeniu formującym. Raz się zatrzymałem, to właśnie się dziwiłeś tam, czemu jakiś William stoi, to chciałem sobie sprawdzić start. No i ten start okazał się mój najlepszy. Od razu wbiłem się na drugą pozycję, tam z siódmej. No później jeszcze Sikora wyprzedziłem, no jechałem pierwszy, wszystko fajnie. Tempo... to ciężko powiedzieć, czy to tempo był w ogóle jakikolwiek. Na pewno Sikor by mnie i tak wyprzedził i tak. No nie mogłem co mówić o tym wyścigu, bo taki wyścig, no wyścig w dwie osoby tak naprawdę, no to nie wyścig jak dla mnie.
na coś tutaj, nie wiem, coś ewentualnie, nie wiem, czy to widzisz czat, te chłopaki coś piszą, czy coś tutaj, coś się możesz do tego odnieść. Bo tutaj master no właśnie, były. Nie widzę akurat czatu, bo nie jestem na relacji, więc nie wiem. No to okej, okay. A coś byś tutaj jeszcze powiedział ogólnie o tym modzie, bo no, z początku mówiłeś właśnie, że się nie mogłeś dogadać, a jak teraz powiesz? No i nadal nie mogę się dogadać, znaczy strasznie zużywały mi się przednie opony, jak miałem 20% z 50, zupełnie tego nie mogłem zrozumieć. Przerywać chyba to u mnie. Dwóch. Ja też słyszę, że przerywa. To samo. Tempo był tylko na dwóch, trzy... Gondziu, przerywa cię, wiesz? No właśnie, bo się nie świeci, więc chyba... Albo z guzikiem, albo z wykrywaniem coś jest nie halo. Nie, to mój słynny internet, który rozłącza przy wysyłaniu logów. Więc tak. Już mnie słychać, tak? Uh-huh. A na czym mnie było słychać? O 20% opony. Aha, tak. No to przednio... Te tub od Grześka, czy to tylko... Jak rzut miałem 20, to tył miałem 60. Po zmianie opon tak naprawdę tempo było przez pierwsze trzy okrążenia, później to tempo i tak spadało. Nie rozumiem, może to taki setup? Co jeszcze mogę powiedzieć? No jechało się, no... Nie tak jakbym się spodziewał. Nadal ta jazda jest podobna. Jest dość podobna, tylko że po prostu bardziej ślizga. Nadal nie mogę się z tym dogadać, no ale... Możliwe, że nawet jakby Siko tam nie zrobił tych błędów i tak dalej, to... Może jakoś bym się w końcu spiął, jakieś tempo złapał i może bym dogonił. No ale nawet nie musiałem gonić. Sam popełnił błąd i zepsuł sobie wyścig. No co jeszcze więcej? Nie. No i przerywacie dalej. No ale nic, no to może tak powiedzmy, że wyścig gościnny ci się udał, no pewnie satysfakcji z tego wielkiej nie masz, no bo w ten sposób jakoś tak wygrywać to nie jest jakoś sztuka, no ale to wie, no właśnie ja tutaj upatruję właśnie tego problemu z tą aktualizacją R-Faktora, że tak to dzisiaj poległa ilość kierowców, no ale może akurat na Grand Prix Rosji coś się poprawi. Nie mniej, nie więcej, po prostu i tak gratuluję za ich przejechania niemal bezbłędnego wyścigu, no oczywiście tam były jakieś małe problemy, ale suma summarum było w twoim wypadku najmniej, dlatego też tutaj to dobre tempo zaowocowało zwycięstwem. Znaczy takie dobre tempo? No nie jeździłem praktycznie nic. Moje